Ech, przyda mi się dolewka. Przejdę się, a torebkę zostawię tutaj. Teraz mam okazję. Parkour, jestem ninją. Lubię to. Niestrzeżone, prywatne rzeczy. Jestem super przestępcą. Kasiora, zbrodnia doskonała. Muszę być ostrożniejsza. Już wiem. Żeby chronić kosztowności, włóżcie telefon i pieniądze do pieluchy. Połóżcie na niej czekoladę i stopcie ją suszarką. Nikt nie będzie grzebał w pieluszce. Geniusz zbrodni kontratakuje. Ciągle robią to samo. Fuj, kupa! Ludzie są ohydni. Czas na relaks. Idealny dzień na mój ulubiony serial. Ha, to zabawne. Cześć, kochanie. Cześć, babciu. Zaraz zacznie się mój program. O, tu jest pilot. Wszystko dobrze, babciu? Tyle guziczków. Już mam. Klasyka. Takich filmów już nie robią. Bo są nudne. Grunt, że się babci podobają. A? Za cicho. Jak to się podgłaśnia? Głośniej. Dalej szepczą. Babciu, trochę za głośno. Co mówiłaś? Babciu. Ach, idę stąd. Znacznie lepiej. Musi podkręcić aparat słuchowy. Może teraz będzie spokój. Co tam, babciu? Szukam tylko czegoś do jedzenia. Zjem sobie to i owo. Od tego oglądania można zgłodnieć. To dobrze. Możesz szybciej? Mówiłeś coś? Sekret dobrych jajek tkwi w ubijaniu. Trochę to trwa. Nic nie słyszę. Babciu, mam tego dość. Od razu lepiej. Cisza i święty spokój. O, za jasno. Nie widzę ekranu. To nic nie da. O, okulary, prawie zapomniałem. Też nie pomagają. Ciągle za jasno. Cześć. Okej, to było dziwne. W życiu tego nie obejrzę. Zaraz. Już wiem, co robić. Wezmę to pudło. Delikwent na miejscu. Teraz wkładamy laptopa. W końcu. Wszystko widać. O! Wyglądasz na wychudzonego. Zjedz ciastko. Dzięki, babciu. Co za dzień. Gorąco tu jak w saunie. Muszę się schłodzić. Książka to za mało. Klima powinna pomóc. Tak chyba nie powinno być. Typowe. Muszę się inaczej schłodzić. Za gorąco. Słabo mi. Auć. Będzie po tym siniak. Przyjechać, nie? Chcę to. To mi pomoże. A? Ciepły. Nie wypiję tak ciepłego soku. Ech, może mam coś w lodówce. Serio? Nic. Zaraz. Te woreczki się przydadzą. Mam pewien pomysł. Warto spróbować. Wlewamy sok do woreczków. Ostrożnie, żeby nie rozlać. Tyle wystarczy. Szczelnie zamykamy. I hop, do zamrażarki. Teraz czekamy. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? To jest takie piękne. I takie smaczne. O tak, to dobre. Chcę więcej. Mogę to jeść bez końca.
Brr, jak zimno. Chcę się rozgrzać. Nie czuję rąk. Jedzonko. Okularki można zdjąć. Tak, lubię. Wyborne, aż łaskocze w nosie. Cudowne. Jeszcze coś do oglądania? O, tego nie oglądałem. Wygląda nieźle. Oj. Wstajemy. Znowu? Dobra, zostań. Nawet o tym nie myśl. Zaczynasz mnie drażnić. Hej! Zaczynasz przesadzać. Po prostu oddychaj. Ty, przecież mam okulary. Kładziemy zausznikami do góry. Posłużą jako statyw. Teraz telefon się nie przewróci. Ale wycisk. Świetnie ci idzie. Dzięki. Dawaj, dawaj. Długo jeszcze? Poczuj mięśnie. Tego się nie da nie lubić. Lubię to akurat burgery. Mam dość. Świetna robota. Nigdy więcej ćwiczeń. Pamiętaj, żeby się nawodnić. Muszę się odświeżyć. A ja łyczkę wody. A? Przykleiłam się. To jakiś nowy styl? Da się to odkleić? Przynajmniej będziesz miała gdzie siedzieć. To nie jest śmieszne. Ależ jest i to bardzo. Zaraz. Potrzebuję dezodorantu. Muszę się wydostać z tego krzesła. Puszczaj, ty. Wolność. Daj mi to. Mogłaś poprosić. Oj tam, oj tam. Spryskam nogi dezodorantem. Teraz nie powinny się przykleić do krzesła. Wypróbujmy. Na razie działa. Udało się. Jestem genialna. Okej, chodźmy coś zjeść. O-o, miałaś rację. To jest śmieszne. Pomocy. Dobry, dostawa. O, fajny dom. Dobry. Dzięki. Nowe dżinsy przyszły. Już nie mogę się doczekać. A gdzie resztę wcięło? Pisali minus 50%. Myślałam, że będzie taniej. A zamilcz wreszcie. Jak to... Co? Jak to możliwe? Do twarzy ci w nich. Ale jestem wściekły. Ej, weź się zakryj. Tak paradować. Dość, nie zniosę więcej obelg. Matko, jaki on wrażliwy. Co? Jak to się stało? Są ogromne. Nie mogę w nich chodzić. Czekaj, czekaj. Mam pomysł. Wykorzystam chustę. Przekładamy przez szlufki i związujemy z tyłu. Porządnie i ciasno. Na koniec kokardka. Doskonale. Jak uroczo. Dalej jestem zły. Wróciłam. Co tu się dzieje? Ja to wytłumaczę. W upalne dni każdy chce się odprężyć. Dzięki tym sztuczkom rozwiążecie każdy problem i się opalicie. Jakie wy macie sposoby na lato? Piszcie w komentarzach.